Cześć i czołem, powracamy do Zagrajmy w Thief Deadly Shadows. Tutaj uciekamy przed strażnikami, którzy mnie gonią. Dawno nie grałem w Thiefa, chyba ponad miesiąc. Postanowiłem powrócić do tej gry, ponieważ mi się podobała. No i zamierzam skończyć tego let's playa razem z wami. Zamierzam przejść z wami Thiefa w końcu. Dobra, skoro jesteśmy bezpieczni w takim dziwnym miejscu, zobaczymy, co mamy w ogóle zrobić. Idź do pogańskiej fortecy w dokach i przeczytaj list pozostawiony dla ciebie przez kapłankę Dian. Mieliśmy również chyba coś zrobić. Właśnie, dostać się do tej posiadłości kapitana Moiry, aby ukraść kompendium lamentacji. No właśnie, tu coś było z tym kompendium. Jakie mamy notatki? Poprawię mikrofon, więc tutaj zatrzeszczy. No okej, wydaje mi się, że to na razie mi wystarczy. Czyli tak, mamy udać się na łódź. Jak mnie mam, to jest ta łódź. Łódka? Łódź? Coś tu jest napisane? A, już nie pamiętam, klawisze. Nie mamy teraz miejsca w magazynie. Szef mówi, że tak będzie do piątku. Najlepiej jakbyś wszystko stamtąd wysłał i modlił się, żeby nie zaczął padać deszcz. Mam nadzieję, że nie ma nic cennego w tym ładunku. Tak czy siak, przepraszam za zamieszanie. Tam jest strażnik. Należałoby go ominąć. Dobra, tym się kłócało. A, tu mamy jakąś cywilkę. Okej, tak się zmieniało. Mamy 7 ostrych strzał. 6 strzał wodnych. Gdzie tu jest nasz, powiedzmy, stan pieniędzy? 200. Średnio, jakie mamy przedmioty? A jakie łupy? Łupów mamy troszeczkę. Mogliśmy coś sprzedać i się lepiej wyposażyć. Złap ten. Chcę mnie okraść z tego zegarka. To jest chyba niemożliwe. Nie wiem, jak się to oświeci. Ale za cholerę nie mogę tego złapać. Ten też coś chyba ma. Ten ma sakiewkę. Po pierwsze, to musimy znaleźć sklep. Z tego co wiem, to tam jest jeden sklep. My jesteśmy chyba tutaj. Czyli mamy iść w głąb w tę stronę. Musimy sprzedać te nasze pierdoły, te nasze łupy. Chyba niestety nie chcesz za wiele kupować. Mam jeszcze rzeczy warte 1600 z tego co widziałem, jak... Tak? Wszystko 1600, no właśnie. Przydałoby się to sprzedać, tylko nie możemy sprzedać tego w tym miejscu. Tylko chyba w innej części miasta. Myślę, że właśnie tam teraz się udamy. Sprzedać w końcu te pierdoły. Miałem pewien problem z rozdzielczością, na szczęście udało mi się go rozwiązać. Dobra, tu będziemy się już tym razem skradać, nie będziemy biegać jak opętani. Tu mamy sklep. Pytanie, czy tu mamy sklep, czy tu mamy z kolei pasera, u którego będziemy mogli opchnąć nasze łupy. To pojawia się pytanie. My jesteśmy w miejscu do doków? O, to super, zgubiłem się jak zwykle. Jak zwykle nie kojarzę. Aha, to co tu jest napisane? Rozwidlenie dróg. Dobra, chyba wyszedłem z tej alejki, czyli idziemy prosto. W tę stronę. Chyba tamtędy można przejść. Ale nie jestem pewien. Brukowe ciemnice. Czy my kiedyś wchodziliśmy do tych budynków?
Chyba nie. Chyba jeszcze nie łaziliśmy tak po mieście i nie szukaliśmy łupów. O, i nie ma tego strażnika w spokoju. Dobra, przeszli sobie. Tutaj mamy w końcu tę aleję. Chyba tutaj się to tutaj można było to sprzedać, ale znowu nie dam sobie ręki za to uciąć. Chociaż nie, coś mi się kojarzy, że tak. To można kupić, chyba tam dalej można było sprzedać. Chyba, że tutaj nie kupię naszych przedmiotów. Całe niesmutne. Znowu nie kupują tu wszystkiego. A nie, dobra. Kościwie wszystko, mamy 2100 złota. W końcu mamy sensowną miłość. Mam dwie mikstury lecznicze, możemy jedną kupić. Okej. Okay. Tak. Kupimy sobie strzał wodnych trochę. Te są istotne. Tak, żeby mieć 15. Strzał hazujący mam 3. To weźmiemy jeszcze jedną. No i ostre strzały, mam 7, to kupimy jeszcze powiedzmy 4, albo, dobra, kupimy już, żeby mieć trochę więcej, chyba zostawimy sobie trochę kasy na przyszłość, którym się łykało miksturki, którym się zmieniało podręczne rzeczy, F1, F2, dobra, a którym się to łykało, Q chyba, nie, R, T, F, G. Tab. Alt, spacja, X, C. Kurde. Wiecie co? Chyba będzie prościej. Nie no. Którym to się używało tych? Aha. Tu zmieniamy. Nie wiem. Enter. Shift, Control. Był któryś przycisk taki, który... Dobra, sprawdzimy to po prostu. Klawisze. Użycie. Szybkie wczytanie. O, to może być przydatne. A jak jest szybki zapis? F10. No, spoko. Idź, oddalenie widoku, mapa, usuń broń. Użycie przedmiotu I. Trochę pod lipnym przyciskiem jest ten... Dobra. Wykniemy sobie już od razu miksturę, żeby mieć odnowione życie. No a teraz wracamy do doków. I tam udamy się do tych pogan. Mniej więcej chyba wiemy, gdzie oni są. Chyba byliśmy tam, albo ja... Jakoś tak mi się kojarzy, że tam byłem. Poczekam, aż on tu przejdzie. Dobra, nie widzi nas. Tutaj też nikogo nie ma. Dobra, przejdziemy do tych doków w spokoju. Wiecie co, zapiszę. Przed chwilą mnie wywaliło z gry, jak przechodziłem i musiałem znowu od nowa to biec. Pomogła zmiana rozdzielczości. Dobra, nie wiem, F10 jest szybki zapis, to będę pamiętał. Okej, już wiem, co jest nie tak, mianowicie gdy jak nagrywam i jednocześnie i przechodzę przez ekran wczytywania, to gra wywala mnie do pulpitu. Zatem będę musiał przed każdym przechodzeniem przez przez jakieś drzwi czy tam przejścia, to będę musiał wyłączyć nagrywanie. No spoko, można i tak. Aha, tamci byli z tamtej strony, tam ma łupy, no ale nie mogę ukraść jej tego cholernego zegarka czy tamtej bransoletki. Tu cały czas leży ten strażnik, którego chyba kiedyś musiałem ogłuszyć. Strzała ogniowa, nie mam pojęcia, co ona robi. Czy będzie przydatna, czy nie. Ciężko powiedzieć. Ale tak mi się kojarzy, że w tamtą stronę byli ci
poganie, to miejscówka tych pogan. Zaraz zobaczymy. Czy się chyba dało wskoczyć, czy się nie dało. No, dało się, ale to raczej nic nie daje. W związku z tym można sobie to darować. Tu mamy strzałę wodną, widzę. Bardzo fajnie. Na pewno się przyda. Tu mamy jakiś glif. Ciekawe. O, oni mnie chyba nie bardzo lubią. O kurde. Dobra. No nie wiem, może powinniśmy... Zamknij się. Myślę, że... Będziemy musieli robić jakieś zadania poboczne do jakiejś frakcji, żeby nas... Żeby przestali nas tak denerwować. Żebyśmy mogli przechodzić, nie wiem, obok nich. Jakoś obojętnie. I bez żadnych kłopotów. Dobra. Pobiegł czy nie pobiegł? To się chyba zdecydować nie może. No nie będę go zabijał. Jak mam sobie polepszyć stosunki z nimi? O nie, 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 nic nie słyszałeś. Nic nie słyszałeś, cofnij się. Jezu, jakbym miał takie karaluchy w domu. Byłoby słodko. Ciekawe, czy te glify, co to znaczy? A nie, to pewnie taka łapka jak z tym paserem. Dobra, czy coś tu jest? Tu macie jakiś portal. Widzę strzałę mchową. Drugą strzałę mchową, która niestety wątpliwa, aby się przydała, no ale spoko. Wpadanie tam chyba nie byłoby najlepszym pomysłem. Nie wiem... O, gdzie ty idziesz w moją stronę? Dlaczego? Nie wiem, czy sobie nie daruję na razie serii Splinter Cell, powiedzmy, dokończę tego Tifa. I seria Splinter Cell pojawi się po Tifie. Powiedzmy, że będzie tak... Seria skradanek będzie już jakiś tam, powiedzmy, określony dzień. Zobaczymy. Chciałbym jakoś tak coraz bardziej to systematyzować. Tego słowa mi brakowało. Gdzie ja idę w ogóle? Strzała wodna chyba będzie lepsza. Dobra, F10 był szybki zapis. F10 jest także coś we frapsie, bo widzę, że coś tu się kliknęło. Nie wiem, czy nie zrobiłem jakiegoś zdjęcia. Tu jest jakaś fontanna. Ciekawe złoto. Widzę jakieś łupy. Bardzo fajnie. Tu widzę jakiś ołtarz mają. Ciekawe, co tu knują. No jak milutko, odnowiło nam się życie, zatem trochę niepotrzebnie zużyliśmy tamtą miksturę. No, ale spoko. Zbyt bardzo mnie tu widać. Myślę, jak tu przejść. Tu są te źródła światła, których za cholerę nie wyłączę. Co ty nie powiesz? Głupu ludy sadzonkę drzewka, a w dokach trzymawszy, teraz tylko potrzebowawszy planu, co by przez straże się przedostawszy, już wkrótce, dyjan miejsce przygotowawszy na sadzonkę, co by wzrastawszy. Szamanka Kizop. Najwyraźniej coś tu knują, poganie, pewnie będą próbowali podbić świat albo coś w tym stylu. No, nie wiem, czy my, bo nie wiem, czy mam się zadawać z poganami, czy z tymi drugimi. Poganie wydają się bardziej brutalni w swoich metodach. I mniej tacy normalni, powiedzmy. Bardziej mi się wydaje, że to są jacyś psychopaci. Coś
Nie wiem, jak obok niego przejść. Może gdyby tak, powiedzmy, bo cały czas to się kręcę w kółko. Nie wiem, czy nie zrobię tak, że odcinki będą trwały. Średnio to pomaga. Wyglądam jak idiota pewnie w tym miejscu. Dobra, oderwij się. Jak go ominąć? Zapiszemy ponownie. No dobra, tu wydaje się być taki cień w miarę. Dobra. Tu jednak był cień, zatem zdołałem przejść. Chyba mam iść na górę, jeśli się nie mylę. Widać mnie. Chodź po tych schodach szybciej. Odcinki będą trwały 20 minut max. 25 powiedzmy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, widzę, że mnie zauważyła, no ale spoko. Hizop, ty sadzonkę drzewienka otrzymawszy, rzadki okaz przedwiecznej rośliny toć bywszy, która nam pomagawszy, gdyż już sadzonkę dostawszy, do opuszczonej gospody jąć wziąwszy, gdzie bywszy nasze terytorium w dokach. Aha, czyli sadzonka jest w dokach, w gospodzie. W opuszczonej gospodzie. Tam kawałek ziemi znalazłszy, który cię błogosławiwszy, sadzonkę tam zakopawszy, co by nam dawszy siły w głębinie ziemi zakorzenione. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ponieważ ten język jest okropny. Pewnie profesor Miodek by się cieszył z niego, ale no ja nie bardzo. O, widzę, że tu jest ta strzała wbita. Szkoda, że nie ma strzał ogłuszających. Dobra. Zabrałem jej broń. Postawimy ją gdzieś tutaj. O nie. A może to jest ta opuszczona gospoda? No tam wygląda, jakby tam była zasadzona ta sadzonka. No właśnie. A ona wygląda na tą szamankę Hizop, czy ktoś tam, nie wiem. Dobra, zapiszemy sobie ponownie. Przejdziemy obok niej w ten sposób. Garet, utknąłeś. Trzeba ją ogłuszyć. To będzie najbezpieczniejsze. Dobra, jesteśmy z powrotem. To są dwie strzały, jednak nie jedna. Słyszę jakieś żaby. Jak ją głuszyć? Who bees there? Who bees wanting to fight with me? I bees a shaman. Aha, czyli ona jednak mnie nie spostrzegła. Nie. Garet, robienie tego przy tej babce. A nie, chociaż dobra. Można. Znowu mnie wywaliło z gry. Wczytałem nawet. Tak. Czyna? Nie, dobra. Nie słyszała tego. Fajnie, że nie trzeba od nowa robić tego otwierania zamków. Gdy przerwiemy. Dobra, poszło po pomoc, no ale udało nam się na szczęście odejść stamtąd jak najszybciej. Dokąd to prowadzi? Czy my mogliśmy tutaj wejść? Ej, czy ja mogę tam wpaść? Wiecie co, zapiszemy sobie. Obawiam się, że mogę tam spaść właśnie w ten sposób. Ha! Dobra, wczytamy sobie, moment.